Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny iPhone'owy odcinek symulatora maszyna. W dzisiejszym odcinku Wielkiego Powrotu pojedziemy sobie N57. Na trasie, już Państwu mówię, Suchładowic. Ładowic zachodni do Ładowic, Ładowic do Ładowic towarowych, Ładowic towarowych do Ładowic i tak w kółeczko parę razy sobie wyjeździmy. Widzę tutaj nasze notacje się zepsuły. Już wszystko zostało naprawione. Dobra. Więc bez zbędnego przedłużania lecimy, drodzy Państwo. Coś mi się zepsuło z ustawieniami dźwięku, więc może być mnie trochę gorzej słychać. Na pewno co muszę zrobić, to przyciszyć symulator. O, tak będzie zdecydowanie lepiej. Zobaczmy sobie jakiś utwór w tle. Dobrze, jak my tu wyglądamy? My jesteśmy na torze odstawczym. Przed nami stoi składnik N78 bodajże. Elwicz w każdym razie, 76. Dużo się nie pomyliłem, drodzy Państwo. Dobrze, załączymy sobie bateryjki. Ciśnienie może być muzyka może być odrobinę głośniej. Podnieśmy sobie tylny pantograf. Pantograf tylny. Czekamy na napięcie. Mamy też i napięcie. Jeszcze tylko się spojrzę, nie nikt na czacie na razie nic nie pisze. Jak długo mnie nie było, zdaję sobie sprawę, że pewnie dużo ludzi już o mnie zapomniało. Załączymy sobie wyłącznik szybki. Okej. Radio też. Reflektor prawy, ten chyba przed nami jedzie, nie. Tamten wykonuje manewry. Dobra, radyjko włączone, kanał. Dziewiątka była od manewrów. Orange. Chyba ja. Staniemy w każdym razie na dziewiątym. Wywołanie tu nie działa. Widzę, że widać mnie na kamerce. Wszystko jest w porządku. Oprócz tego, że wypadałoby ją... Aha. Wyłącznik szybki się skończył, bo zabrakło nam ciśnienia na pantograf. Takie buty. A. Super. Wyprodukowane w Soundtrap. Mamy tu odwzorowaną szafę wysokiego napięcia. Mamy. Spójrz piosenkę w kilka minut. Skorzystaj z Soundtrap. Muzycznego studia online, które jest łatwe w obsłudze, nadaje się do... Teraz tylko się tu odnaleźć trzeba. Kurek trójmiernowy, sprężarka pantografów.
i czekamy. Zresztą bije nam wystarczająco powietrza, żeby pantograf nam się podniósł. O, słyszałem chyba, że się podniósł. Czyż nie? Gadzę się. Zawarcie AWR PZN. Wiem, że to jakiś no właśnie, sprężarkę da się włączyć. Wyłącznika szybciego chyba nie za bardzo, nie? Przetwornica. Wyłącznika szybciego my tu nie mamy. No cóż. Jakoś to się robiło. W tym razie idźmy do naszej kabiny. Włączmy wyłącznik szybki. No, włączono się akurat skubany, musiał opuścić. Jajko. Jest to nasza szafa. Otwieraj. Poczekajmy chwilę dłużej. Ja bym na pewno się napompował. Dobra, idziemy tu. Załączamy wyłącznik szybki. Załączamy jeszcze tu dziś przetwornicę, powiem. To jest przetwornica, sprężarka. No właśnie. Opełniamy zbiornik. Budę manewr już mam w tam. Ale coś. Czekamy i czekamy. Co się stało z naszą muzyką, że się przerwała? Nie wiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Może się, drodzy Państwo, potwierdzić to na transmisji, jeżeli ktoś w ogóle jest na czacie. Dobra. Ciśnienie się nabiło. Wyłączamy przetwornicę, wyłączamy sprężarkę. Idziemy tutaj do szafy, która gdzieś jest. O, właśnie. Zostawiamy kurek trójdrogowy. Włączamy przetwornicę, załączamy sprężarkę. Idziemy tutaj, załączamy reflektor prawy. Dobra.
Rozwiązujemy pomału hamulec. Jeszcze troszkę trzeba poczekać, niestety. Dobra, też nie chcę, żeby muzyka była za głośna. Powinno być w porządku. Prawod główny się popełnia. Tak brzmi nasz pociąg z zewnątrz, to znaczy, no ten też. On ma jakieś spadki FPS-u, wiecie, patrzę na ten pociąg, nie wiem. Coś on mi nie służy. Dobra, jeszcze sprawdźmy, czy... Hamulec ręczny właśnie był zaciągnięty. I ruszamy. Jedziemy manewrem, więc do 25 km na godzinę. Witam serdecznie, panie Olo Kolej. No co tam, no dużo się nie zmieniło od tamtego czasu. Oprócz tego, że nie wiem, jakieś audio mi się zepsuło. Nie wiem, była aktualizacja Windowsa i coś musieli oczywiście napsuć. Tak dawno pana to nie było. Mnie też dawno to nie było. Ja powróciłem. Aby dawać wszystkim kolejne oto partie rozrywki. Dzisiaj jedziemy na nowym scenariuszu. Składniki z dwóch stacji, tak? No zobaczymy. No właśnie wiem, nie wiem co się stało i nie wiem za bardzo jak to naprawić. Brzmiał jak jakiś komputer. Nie wiem jak naprawić Windowsa, odinstalować ostatnią aktualizację czy co? Żeby to chciało działać jak należy? Chyba z tego by wynikało. Chyba to trzeba było zrobić. Bo innej opcji tu niestety nie widzę. Już w programie mam tu wszystko poustawione jak należy. Mogę ewentualnie z lekko to przyciszyć, żeby się przestery nie robiły. O. Teraz chyba będzie tak lepiej. Była aktualizacja maszyny, pierwsza słyszę. Ani mi o niej nic nie wiadomo. Chyba, że pan coś wie, panie Olo Kolej, z chęcią się o tym dowiem. Nowy scenariusz, tak, jest możliwe do pobrania. Można pobrać na stronie maszyny. Ten sam scenariusz. Rawinowo do wieczora się nazywa.
drzwi. Taki słaby, dziwny. Ten brzęczyk mają wyżej. Ciekawe. Serio? Ja się cieszę, że się udało znaleźć. Ja ostatnio szukałem, ale nie znalazłem. Nie wiem, kiedyś gdzieś skądś to miałem, ale... Już nie pamiętam, skąd kiedyś przeinstalowywałem tą maszynę i... Ja chyba też jakoś tak miałem, ale jakoś nie mogłem znaleźć wiadomości, niestety. Dobrze. Oświetlenie, gdzie teraz jestem? No to jest. Światło czerwone. No tak, no to... Już skądś kojarzę, już chyba z Discorda, ja się nie wiem. A teraz jak ja uruchomię Discorda, to się zaraz wszystko zatknie. To pewne, bo i marzenie. Nie, dziwo się nie zaciało. Co ja widzę tylko jednego gościa, to nie umiał sobie weryfikacji zrobić i napisał, że nie widzi kanału. A dalej, proszę, zapytania to... Normalne rzeczy są. Nie, to nie jest nic prawda. Ja gdzieś ja z kimś bym pisał o tym. Pech strona. Czy szukam moderatora? Nie, Ninebot. Ninebocik wystarcza. Ninebot jest bardzo dobrym moderatorem na tym kanale. A zresztą tu się i tak nic nie dzieje, więc po co moderatorze. Jakby się coś działo, to wtedy ja. No i tak to na razie jeszcze samemu to ogarniam. Ale ładne wieżowce to są. Piekarnia Hert. Wodowice zachodnie. No już ludzie nawet w pociągu siedzą. Ilu ludzi? Nie, jest pełen. Jeszcze dłużej się zmieści. No cóż, no na moderatora trzeba sobie zasłużyć. Kiedyś jedna osoba miała moderatora na jedną transmisję. A ja tylko na jedną transmisję, bo był akurat potrzebny moderator. Ale tak normalnie tego nie potrzeba. Nie, po prostu mało jest tu moderatorów. Mam dwóch tylko bliskich znajomych, co mają moderatora na tym kanale, ale rzadko ich tu widuję. A właściwie ostatnio wcale.
Dobra, czekamy na odjazd. Jeszcze 30 sekund będą do rozkładu. Życie się to opóźni, bo już dzisiaj jechałem sobie jedną misję, a nie, nawet jest. Dzisiaj jechałem jedną misję i byłem opóźniony o całe 12 minut. Bo dwa pociągi pospieszne przepuszczałem po drodze. Mam nadzieję, że za duży szumów na mikrofonie nie ma. Odjazd. Maszyna to jest fajna gierka kolejowa. No jest niedopracowana. No też jest racja. No, maszyna nie jest dopracowana i nigdy raczej nie była, ale myślę, że no idzie pograć. Znaczy na tym silniku, na którym ona jest zrobiona, myślę, że jakby tutaj dodali nie wiadomo jaką roślinność i nie wiadomo jaką grafikę, nawet ten silnik może tego nie wytrzymać. Ja teraz grając maszynę, normalnie, prywatnie, miałem lekkie ścinki, a miałem wykorzystanie procesora i karty graficznej na poziomie 40%. No niestety moim sprzętem to nie było spowodowane, a samą maszyną. Kto stoi na szlaku? Ja tam to nikogo nie widzę. A po drugie na szlaku się nie stoi. Można zostać potrąconym pociągiem. Najmniej jest to niebezpieczne. Ostatnio sobie jechałem. To był jakiś wypadek z udziałem człowieka i miałem pociąg opóźniony na 90 minut. Więc radziłbym nikomu tego nie robić. Czaka, jak tu czaków nie ma. No i będzie trzeba, to damy RP1. Są przepisy, które regulują, kiedy należy dawać RP1. Na przykład teraz. No dałem. Jest i przejazd. Ale się trzęsie tym pociągiem. Ale lewo i na prawo. Aha. To rzeczywiście nie widziałem. Rzeczywiście. Oczywiście wszystkie nowe osoby na kanale zapraszam do zasubskrybowania kanału, klikając ten czerwony klawisz. Ja na dole pod filmem oraz do zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Liczyłem na większe. Ale się pan przeliczył, panie kolejowy Olek.
a pokazuje siłę tego kimna na 2110 jedzie. Ciekawe jak się będzie na stacji zatrzymywać. Tyż ledwo co. A mój pan, bo to kibel to. O, nawet jakiś przyspieszył hamowanie. Jeszcze wywali się z torów. Nie wywali się, nie wywali. Spokojnie. To jest jego prędkość maksymalna. Dobra, otwieramy drzwi. Prawda. Widzi pan? Szybko i maksymalna. 110 km na godzinę. Fajne lusterko. Dobra, trzeba je. Kot próbuje wejść na mnie do pokoju. Mam nadzieję, że mu się to nie uda. Ten wóz poleci 120, jak pan tam mocno wciśnie. Wolę tego nie testować. Ja nie odpowiadam za straty, ja odpowiadam, więc nie będę tego testował. Lepiej. Idźmy może na spokojnie do tych Włodowic, zwanych przede mnie Władowice, a to są Włodowice. Zaraz będzie ograniczenie. Właśnie, dałem cenników na bilety. Zapomniałem. Muszę ustalić ceny. Można cisnąć. Ja myślę, że to będzie ten ograniczenie dostawy, a to nie. A tak szybko ten piękny wóz się pierdzieli. Tak leci, że pendolino go nie dogoni. Uważaj go. Uważam, uważam. Właśnie hamuje. Z prędkości 80 na godzinę od początku peronu. Otwieramy prawe drzwi. On w drugą stronę pojechał.
Czyli rozumiem, że pan chce się wracać. No dobrze. Chyba tak. My jedziemy do obwodowic towarowych. On raczej stamtąd nie przyjechał. Nie, przez zachodnie jedziemy. Aha, czyli ja teraz mam się cofać. Aha. Rozumiem. Niech jest. Dobrze, ale ja też będę jechał jednak w tą samą stronę za ten piękny impulsik. Reflektor. Pogasimy. Piękny. I czekamy na objazd. No tak, jedno ziady tam się jakoś dziwnie zdarzyło, ale trzeba się cofnąć. Pan poczeka, zrobię fotę tego wózka, zanim wybuchnie. On nie wybuchnie, spokojnie. A czemu ten pan hamulca się przestawił? A ten tutaj dopiero? On na obwodowicę zachodnie jedzie. Ja specjalnie dzisiaj pojechałem N57, tak na urozmaicenia sprawy. Ale on jest wytrzymały, spokojnie.